Pani minister, pani poseł, Europa postanowiła popełnić samobójstwo gospodarcze, samobójstwo ekonomiczne. Polsce nie oszukujmy się, nie opłaca się z Unii wychodzić, ale czy da się to szaleństwo zatrzymać? Myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim zrobią to Europejczycy, dlatego że to szaleństwo, które z ochroną środowiska nie ma nic wspólnego, jest tylko ekologizmem, powoduje ich ubożenie systematyczne. W związku z tym to oni będą podejmować decyzje i będą mówić po prostu nie. Po drugie, sama Unia Europejska na razie ostrożnie, ale przeprowadza badania i raporty mówiące o tym, że właśnie przestaliśmy uzależniać się od Rosji, za to absolutnie uzależniliśmy się przede wszystkim od Chin. To chodzi o lit, to chodzi o kobalt, to chodzi o płytki krzemowe, coś, co jest związane z bateriami, z wytwarzaniem fotowoltaiki. Jak dołączymy do tego jeszcze półprzewodniki i Stany Zjednoczone, widzimy, że przestajemy być konkurencyjnym hubem, konkurencyjnym rynkiem. A tego będą potrzebować Europejczycy, a jak im tego zabraknie, będą mówić nie. No dobrze, ale to jest z kolei niebezpieczeństwo, które już na przykład w Niemczech widać, niebezpieczeństwo takiego czystego populizmu, tak? Bo tego typu szaleństwa powodują populizmy, powodują ruchy takie no, separatystyczne kompletnie, które też nie są fajne, tak? I kolejna sprawa, od kiedy liberałowie stali się zamordystami, bo liberalizm to wolność, a oni nam mówią, co mamy robić. Mimo, że jest większość liberalno-lewicowa, teoretycznie wolnościowa, jest dokładnie odwrotnie. To znaczy socjalizm zamienia się w skrajne zarządzanie europejskim społeczeństwem. Jednostki tam nie ma, są reguły, są kary, są terminy, jest decydowanie o ludzkim życiu, o zasadach, o tym, czym jeżdżą, co jedzą, jak śpią i jakie płacą podatki. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to będzie dalej funkcjonować, to rzeczywiście sygnały bardzo populistycznych partii, które zwyżkują, szczególnie w Niemczech, pokazują, że jesteśmy na niebezpiecznym zakręcie. Im wcześniej wyciągniemy wnioski, tym lepiej. Jest szansa, że wyciągnie wnioski Europa? Myślę, że jest, dlatego że coraz gwałtowniejsze mamy ruchy społeczne. One wynikają z różnych powodów, bo to decyzje takie typowe dla krajów członkowskich. Patrz, Francja, ustawa emerytalna. Teraz zamieszki, które rozlewają się na całą Europę w związku z nielegalną migracją. Znowu jedyne antidotum to przymusowa relokacja nielegalnej migracji, czy też zalegalizowanie handlu ludźmi, co też spowoduje określone zachowania i wreszcie drożejące życie, drożejąca żywność, która będzie powodować tego rodzaju niezadowolenia, a to zagrożenie jest coraz bardziej realne dla Unii Europejskiej.